Dzień dobry. Jedziemy na rybki? Co? Co bil? Co bil? Co bil? Idzie na rybki. Jesteś jeździce? Jesteś na jeździce? Jedziesz na ryby? Nie? No. Czy wysłyszeliście, co on powiedział? Jeszcze raz. Weź mi to wyłącz. Jedziesz na ryby? Cześć, z tej strony Norwox. Wracamy właśnie z sklepu wędkarskiego. Byliśmy w Lidlu, kupiliśmy sobie jakieś jedzonko, trochę picia i jedziemy na ryby. A gdzie jedziemy, Albert? Gdzie jedziemy na ryby? Bez siebie nie pytaj. Na Balaton, bo na Balatonie są ryby. Gówno, prawda, nie ma ryby. No, jedziemy. Także usłyszymy, to zobaczycie nad wodą. Kurde, gdzie się rozbija na tyle wątkarzy? Oczywiście zero wędkarzy. Nie wiem, gdzie się rozbijemy. Ostatnio tu był mój brat, a byłem tu. Teraz powiedział, że on tu chce być, no bo zrobiłem rybę. No to ja zmienię sobie miejsce, będę tutaj i będę się starał rzucić tam podcinki, pod samą wysepkę. Tam będzie w miarę płytko, a ryby tam mogą siedzieć. Nie wiem, czy widać konar przewalony, więc rybki tam mogą siedzieć, może jakiś karp się trafi. Żartowałem, tu nie ma karpi. I co? No i rozwijamy się. Autko stoi przy wodzie nielegalnie. Krzesełka, wędeczki. Tu mamy też wiadereczko, a w bagażniku same butelki puste. Tu podbierak. No, podpórki poleciały, a tu butelki. Bierzemy wędeczki. Co ty zrobiłeś? Wiedzieli, że tu jesteś. Kurwa, ryby poszły, że debilu. Proszę teraz powiedzieć wszystkim, dlaczego to zrobiłeś? Sosnowiec przyjechał. I zjebałeś, ja nie chciałem mówić na kanale, że są sosnowce, a teraz kurde. Żeby nie było, my nie mamy ręczniczków śliskich, ani tak dalej, ani tak dalej. Jesteśmy prawie normalni, prawda? Fajnie. O, auto przyjechało? Jednak nie. Dobra, nie puszczaj tych petard, debilu. Ostatnio. Nie złowisz żadnej ryby. A zakład? O ile? O ile. O, uwaga, zakładamy się. O, jakiś challenge. Jak kto przegra, to zdejmuje buty i w stopach do wody. Pojebało cię? No właśnie, boisz się, co? Boisz się. Tak, kto przegra? Ściąga koszulkę i robi 5 pompek. Od pasa... A, bo jakbyś przegrał, to byś nie dobrał do 10. Od pasa do... Nie, bo pieździło. Zakładamy się, kto przegra? Dobra. Ale do której? No do 13:30 jesteśmy tu. Dobra. Oła. Jest zimno, ale i tak cię rozwalę.
szykuj już koszulkę. Jest problem, bo mam 4 koszulki na sobie, czy 3. Matko, ale ty ciepły jesteś. Chodź kotku, a cię ogrzeję. Robimy zanęty, to od razu wam pokażemy, co kupiliśmy w wędkarski. Znaczy ja kupiłem, bo kasy nie mam. Mam, ale mi nie chciało się wydawać. Używamy takiej zanęty. Czekaj. Jest nie jest owocówka, jest trochę śmierdząca, więc na taką pogodę idealna. Ma z koloru takiego ciemnego czarnego. Jest to na płoć. Zalęta, ale też biorą na nią leszcze. Więc idealnie ją wzięliśmy, bo dzisiaj tutaj nastawiamy się na płotki, wzdręgi i tak dalej, takie typu ryby, bo są tutaj takie malutkie rybki, a dzisiaj cel jest słowić po prostu rybę. Więc używamy ten, a może się zdarzy tak, że jutro pojedziemy na łąkę i tam typowo na leszcze, więc uniwersalną zalętę oczywiście. No, a gdzie leży łąka? Łąka leży obok pszczyny. 1 kg, więc to myślę, że dzisiaj zużyjemy 250-300 gram. Resztę tam, ale tam mało będziemy używać. Do tego dodamy odrobinkę, bo też kupiłem taki dodatek Trapera. Bardzo dobry, też ciemnej barwy, Copra Melasa. Kosztuje 7 zł. Takiej ciemnej barwy, idealny na leszcze. Więc jak pojedziemy jutro na tą łąkę, to dodamy tego dużo tego dodatku. Jedną trzecią zanęty to będzie stanowić dodatek, a dzisiaj dodamy sobie tylko trochę szczypty tego, tak? No i kupiliśmy sobie białe robaki na haka. Mamy małe haczyki, mamy haczyki, jakie mamy? Chyba ósemki. Mamy ósemki haczyki, więc małe dzisiaj przynęty i to będzie to będą białe robaki, ryż preparowany koloru białego i różowego, pszenica preparowana, ryż preparowany żółty i chlebek węgierski truskawkowy też z Trapera. Dobra. Więc jedziemy. Zanęta jest takiego koloru, wygląda tak. Pokaż, Albert. Dobra, no i mamy tyle zanęty. Dodajemy odrobinę tego. Tu też nam kolor trochę zmieni, więc na takie pory powinno się robić, używać. Jak tytoń. Ciemnych barw. No trochę jak tytoń. A to oto jak mój brat postawił sobie podwórkę. Mam 1,75 m. Proszę. Sygnalizator to pod jajami dochodzi. No i bardzo dobrze, nie chcę się schylać. Ale zanęta ma barwę, wygląda jak ziemia, no i dużo ludzi właśnie takimi, dużo wędkarzy właśnie takimi porami dodaje gliny. Zanęta raczej na rzeki, ale ziemi dodaje właśnie, żeby ta zanęta była taka ciemna. Żeby rybę zmylić? Nie, żeby nie rzucała się w oczy. No, to nie jest. W lato jak łowimy, to zachęcamy, albo za wiosnę zachęcamy rybę, żeby podpłynęła do zanęty, wyżarła nam to zanętę, a przy okazji zeżarła nam robaka, tak? Teraz nie, teraz ryba jest, nie jest chętna na żerowanie i ona mało zje w teraz, i więc my chcemy ją zanętą sprowadzić, bo ma aromaty ta zanęta. Chcemy ją sprowadzić pod nasz haczyk. Nie chcemy za bardzo, żeby ona nam wyżarła tą zanętę, tylko żeby zjadła tylko nam robaka na haku, czy tam co mamy na haku. Nie chcemy, żeby zeżarła, ona jakby zeżarła to, co nam na sprężynę, ona sobie już popłynie, ona nie będzie dalej żerowała. Ona sobie zje to i ona już ma spokój na długi okres czasu. Więc co, no to czekamy, no to co, zapalimy papierosa. No, także zarzucone mamy. Teraz zarzuciliśmy. Ja dałem na haka 2 robaki, a ty? Też 2. Jaką masz dzisiaj strategię? Mówiłem! Czekaj. Wiatr zawiał, co ty tam? Bo ja nie zawał. Jaką mam strategię? Zastanawiam się, czy nie zmienić rzutów i nie rzucać na 10-15 metrów. Tak, pod ścinki tutaj płytko jest, więc nie wiem, tak godzinę będę rzucał tam, gdzie rzucam, a potem tak może tutaj wyżej podejdę i nie wiem, czy nie będę stosował jednego robaka i jednego ryżu preparowanego, żeby podniósł trochę tego haczyk, żeby trochę poszedł do góry. No,
Wędkarzy nie ma. Nie jest źle z temperaturą, bo jest 4 stopnie, no jesteśmy ciepło ubrani. Przynajmniej ja jestem ciepło ubrany. Ja też. Czyli dwie pary skarpetek. Kilka par koszulek. Nie jest źle, polar ciepły. Najgorzej teraz to tylko łożyć ręce w wodzie. Nie jest źle. Pewnie jakbyśmy siedzieli tutaj cały dzień, ale mamy eskurację, mamy samochód i ogrzewanie. Ale 3 godzinki idzie wytrzymać, nie ma źle, naprawdę. Jeśli się tak zamknie oczy i się odprężysz, to wydaje ci się, jakby było lato. No serio mówię, cudownie. O, jakie ładne dziewczyny. W strojach kąpielowych. Czujesz to? Te ciepło? Dobra. Dobra, odezwiemy się później, jak będzie się coś działo, albo się po prostu... A zrozumiałem, co ciepło. Ja pierdolę. Ale masz zapłon. Chcesz coś powiedzieć, Albert? No. Co? Spytaj się, czemu mam tak mało subskrypcji. Przecież ty masz zero subskrypcji. No, zero subskrypcji, bo jeszcze żadnego filmiku nie dodałem, ale jak już ten filmik wrzucę, to już będą dwa filmiki na kanale. I zero. Nie zagrałeś z tym, chłopie, no ten filmik będzie dopiero w styczniu jakoś. I zero subskrypcji. A, nie powiedzieliśmy, który dzisiaj jest. Który jest dzisiaj? 29 chyba, nie? Nie, zaraz. 28. 29. 28. 29. 28. Jest dzisiaj 29 grudzień, nie jestem tego pewny. Bo wpisywałem w numer łowiska i wpisałem 29, więc musi być 29. Jest 29 grudzień, także mamy jeszcze takie zamiary jutro jechać na łąkę pod Pszczynę, to jest 60 km od nas. Ale tam jest urok, bo tam zawsze jak się pojedzie, to zawsze coś się złowi. No nigdy nie byliśmy tam w grudniu, tylko zawsze w sezonie. Tam jest mój kominek. Letnim. Co tam jest? Mój kominek. No tam twojego kominka już nie ma, ale planujemy, bo tam można, planujemy złowić 3-4 rybki, jak nie więcej. Leszcze, więc i to by od razu było zakończenie roku 2015, bo 3 dni, 2 dni. I powiedz mi, że to był wiatr. No trochę poszła do góry, więc no właśnie. Mogło być branie. Chciałem to myśleć. Ja na twoim miejscu to przewidał i rzucił lepiej. No ale... Co Albert zrobił? Chciał przewinąć wędkę. Okleił sobie sprężynę zanętą zimną. Męczył się z robakiem i ryżem preparowane, żeby napić na heka. Zmarznięte ręce, cały czas płakał. Zarzucił. Źle. I stwierdził, że musi jeszcze raz przewinąć. Nie, i przewinął. Nie pomyślał o tym, że cała zęta ze sprężyny mu zejdzie. No i ten ryż preparowany też mu spadł przy zwijaniu. I dopiero się skapnął, jak już wyciągnął ze stołu z wody, że nic nie ma. I stwierdził, że pierdoliło mu w ręce zimno i położył wędkę, założył rękawice i się teraz grzeje. Więc no, suma summarum, no na razie to wygrywam. No nie wygrywasz, bo nie masz żadnej ryby. No ale teoretycznie prowadzę, bo ja mam zarzucone i czekam na ryby, a ty masz zwiniętą wędkę. Jakieś słowo? Ogrzewam. Komentarz? Się. Co? Ogrzewam się. A mówiłem sobie herbatę do termosu, to nie zrobił, nie zrobił. Bo się nie chciało. Bo się nie chciało, teraz będziesz płakał. Zobacz, że rozpalę ognisko. Najpierw zarzuć wędkę, bo przegrywasz. Jak to rozpalę ognisko? No, przyjechał jeden wędkarz, gdzieś tam poszedł dalej. Więc... Tylko nam odpierdolił. Pokaż, czym chcesz się rozpalić. Moje! A drugi raz pykło ci, bo coś zrobiłeś, czy ten? Nie,
To wiatr. Przypominam o challenge'u z moim bratem. Sygnalizator mi padł, więc siedzę cały czas przy wędkach. Miałem to jest trzecie bronie. Rzucam na 5, od 5 do 10 metrów od brzegu na bardzo płytką wodę. No, do 10 metrów. On mówi, jaka malutka płytka. On mówi, że to się nie liczy. Liczy się, ryba złowiona. Proszę, jaka malutka. A jaka waleczna. Widzisz? Na do 10 metrów rzucam od brzegu. Trzecie branie z kolei. A mówi, ty nie masz brania, ty nie masz brania. Kurwa, brania są co chwilę. Grudzień. Poszła ładnie. Ty o mnie kamerujesz, jak poszła ładnie. 1-0. Kto będzie robił po koszulce? Ty. Ale chłopie, wiesz kiedy zarzuciłem? Zarzuciłem 2-3 minuty branie. Jeb. Ale mnie pobrudziła. Tę wędkę pobrudziłem. A taka malutka ryba a wzięła na jeden ryż preparowany i dwa białe robaki. Także miałem 3 brania, jedna rybka się udała. No, czyli z Albertem mam 1-0, a z rybami mam 2-1. Ryby wygrywają ze mną. Albert brania ma, siedzi w aucie, bo mu zimno. Nie mówił, że będzie lekko. No, podsumowanie, dobra, jedziemy. Dobra, ludziska spadamy, bo no jest 13:30 zaraz. Zimno. Czekaj, sprawdzę. No, czekaj. 13:31, więc spadamy, bo o 14:00 tata kończy pracę, trzeba po niego jechać. No i co? Mi się zepsuł sygnalizator, więc musiałem siedzieć przy wędkach. Strasznie mi jest zimno. Albert siedział w aucie. Coś mu tam popykało. Ja miałem bardzo dużo brań. Miałem chyba z 8-9 brań. Bardzo dużo na taką pogodę. Rzucałem naprawdę do 10 metrów od brzegu podcinki. Mało przynęty, mały haczyk. Na dzisiaj dominował ryż preparowany, dodawało ten. Niestety udało się tylko zaciągnąć jedną rybkę. Miałem trochę duży haczyk, jak na takie małe rybki, bo dziesiątkę, no a tutaj z 16 byłaby idealna, więc... Challenge! Ale co tam było? A, już pamiętam! Pójść po patyki. Nie. 5 pompek na golasa. Nie, jeszcze nie na golasa. Od pasa w górę ten, ale zrobiliśmy tak, że już się spakowaliśmy. Spakowaliśmy wszystko. Więc on robi i spadamy od razu do auta, ogrzewanie łączamy, spadalamy i spadamy w sensie. I co? O, zimno już, nie? Jest już zimno, no. No i co? I teraz czekaj, bo muszę zmienić kamerkę na tylnią. Czekaj, Albert. Dobra, powracamy do tematu. Jak tam? Ciepło. Ciepło? Nie mogę tego zdjąć. Po co ściągasz zegarek, kurde? Rób szybko. Ten, no i no, robisz challenge, bo przegrałeś, no 1-0, no przykro mi. Jedna rybka, ale wygrała. Dobra, no. 5 pompek. Raz, 2, 3, 4, 5. Powiedzmy, że to były pompki. O, 6 dla... Dawaj, zasupa, jeszcze 2. Jeszcze dwa. Jeszcze, jest, kurwa, i będzie sub. Będzie łapka w górę dla Alberta za 10 pompek. Jak, nie jest zimno? Dobra, ubieraj się, będziesz chory. Co chcesz powiedzieć? Że w przyszłym roku zrobimy inaczej. W przyszłym roku też będzie taki challenge w tym samym miejscu. Też w grudniu. Ale pompki za to będzie 10. I bez spodni. I bez butów. A co jak będzie śnieg? Nie będzie. Nie będzie, no dobra. Także jeżeli wam się podobał filmik, Albert już się ubiera, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie dostać powiadomienia o następnym filmie, to po prostu kliknijcie subskrybuj. Tak? Czemu ci walki latają? Czemu masz tyle wargi i ci tak latają?
Dobra, spadamy, bo zimno, no to następnego. Ja!